Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w Wielki Piątek. Spotykamy się pewnie po raz ostatni przed świętami Wielkiej Nocy, dlatego też postanowiliśmy udostępnić Państwu kilka, myślę, że ważnych informacji związanych właśnie z sytuacją epidemiczną w Polsce i w naszym mieście. Przede wszystkim, jeśli chodzi o nasze miasto, drodzy Państwo, to tą złą wiadomością na pewno jest wiadomość, że mamy kolejną osobę zakażoną i w tej chwili jest to już 19 osób w naszym mieście. Na szczęście ta osoba przebywa w szpitalu zakaźnym, jest poddawana hospitalizacji, więc ryzyko co do kolejnych zarażeń, jeśli chodzi o tą osobę, to jest oczywiście zminimalizowane. Nadal, drodzy Państwo, utrzymuje się liczba osób w kwarantannie na chwilę obecną. Są to 33 osoby w tak zwanej kwarantannie zbiorowej przy ulicy Mechaników i przy ulicy Żytniej. 409 osób w kwarantannie indywidualnej. Także ten stan utrzymuje się i należy przypuszczać, że w najbliższych dniach, być może nawet tygodniach, ten stan nie ulegnie zmianie, a jeśli będzie ulegał, to oczywiście z tą tendencją wzrostową. Drodzy Państwo, w związku z tym, że też zbliżają się święta, chciałbym cały czas ponowić, drodzy Państwo, apel o to, żeby pozostawać jednak w swoich domach. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to czas zakupów, ale bardzo Państwa proszę o stosowanie się do tych obostrzeń, które w Polsce w tej chwili obowiązują, o zachowywanie właściwych odległości i korzystanie tylko i wyłącznie z placówek handlowych z konieczności, bo wiemy doskonale, jaka jest sytuacja i też oczywiście w tych placówkach handlowych, które oczywiście stosują się do tych wymogów obecnych, niestety też to zagrożenie koronawirusem istnieje. Również, drodzy Państwo, ponawiam apel, żeby nie wychodzić w miarę możliwości na cmentarze. Zdaję sobie sprawę, że święta Wielkiej Nocy są czasem szczególnym, kiedy chcemy się spotkać nie tylko z rodzinami, ale także i z osobami zmarłymi, ale bardzo proszę tutaj o rozsądne korzystanie z naszych cmentarzy komunalnych z uwagi na to, że te cmentarze nadal są czynne, nadal są otwarte, a skądinąd wiem, że są wzmożone kontrole Straży Miejskiej, Policji, dlatego też do Państwa apeluję o rozwagę i żeby rzeczywiście zbyt często, a przede wszystkim w większych grupach na tych cmentarzach nie przebywać. Drodzy Państwo, jak wiemy, od wczoraj po konferencji premiera rządu mamy też nową trochę sytuację z uwagi na to, że te ograniczenia, które zostały wprowadzone, nadal będą istniały przez co najmniej 2 tygodnie. Wiemy, że zostały zawieszone, nadal istnieje stan zawieszenia, jeśli chodzi o zajęcia szkolne, o zajęcia na uczelniach. Także doskonale, drodzy Państwo, wiemy, że zarówno egzaminy ósmoklasistów, jak i egzaminy maturalne również zostały odłożone w czasie. Dlatego też bardzo proszę, żeby uczniowie, studenci też w tych czasie świąt nie wychodzili po prostu z domów, żeby starali się ten czas organizować sobie w sposób optymalny. No i korzystać przede wszystkim z uroków dnia codziennego, dnia rodzinnego. Drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj też kilka słów powiedzieć o naszym pakiecie dla przedsiębiorców. Staramy się naszym przedsiębiorcom w różny sposób pomagać. Ostatni tydzień żeśmy o tym informowali. Przede wszystkim na wniosek przedsiębiorców będziemy starali się przedłużać terminy opłat za nasze podatki lokalne, czyli podatki od nieruchomości, od środków transportu, również użytkowania wieczystego. Również dla przedsiębiorców, którzy korzystają z naszych obiektów, czy też lokali użyteczności publicznej, będziemy starali się ten czynsz w okresie pandemii zmniejszać do przysłowiowej złotówki. I też ponawiam apel do przedsiębiorców prywatnych, żeby też
w swoich kalkulacjach finansowych ten stan pandemii też uwzględniali i w miarę możliwości w tym względzie byli też elastyczni. Drodzy Państwo, informowaliśmy również, że nasze miejskie inwestycje cały czas prowadzimy. Nie ograniczamy ich. Myślę, że to też jest swego rodzaju pomoc dla przedsiębiorców, bo to przecież przedsiębiorcy wykonują wiele zadań w imieniu samorządu, realizują inwestycje. Bardzo nam zależy na utrzymaniu miejsc pracy, na to, żeby firmy przeszły przez ten bardzo trudny czas z jak najmniejszymi stratami. Dlatego też staramy się wszystkim Państwu w tym zakresie pomagać. Jeśli mówimy o przedsiębiorcach, to za chwilkę poproszę panią radną Agnieszkę Jurę-Walczak i pana mecenasa Ziemeckiego o tym, żeby przedstawili Państwu kilka bardzo ważnych informacji, jak przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy i tej rządowej, i przede wszystkim rządowej, ale też i z pomocy miejskiej. Także bardzo proszę o wysłuchanie tych informacji, bo myślę, że będą one w wielu przypadkach taką wskazówką, co trzeba zrobić, żeby o taką pomoc się udzielać. My ze swojej strony na stronach internetowych Urzędu Miasta też informujemy, udostępniamy dokumenty, które trzeba będzie złożyć, bo powtarzam, że pomocy będziemy udzielać na po prostu wniosek państwa. To nie będzie się działo samoczynnie. Jeśli państwo zauważają, że kondycja firmy się pogarsza, czy w okresie pandemii państwo notują straty, to bardzo proszę o takie wnioski, o składanie takich wniosków. I drodzy państwo, zanim panią radną i pana mecenasa poproszę, to w związku z tym, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, to mam świadomość, że to będą święta szczególne, że nasze relacje rodzinne niestety będziemy musieli ograniczyć do minimum. Każdego roku życzyłem przede wszystkim tych świąt rodzinnych, radosnych, wesołych. W tym roku przede wszystkim, drodzy Państwo, życzę Państwu, żeby to były święta zdrowe i w miarę możliwości radosne. Czas mamy szczególny i nikt z nas pewnie w ten sposób Wielkiej Nocy nie świętował. Dlatego też skorzystajmy przede wszystkim z pobytu w domach, z kontaktów z najbliższą rodziną, bo mam świadomość, że te kontakty także rodzinne w dużej mierze zostały też w tym czasie ograniczone. Także, drodzy Państwo, zdrowia jeszcze raz, zdrowia, w miarę możliwości radości. No i przede wszystkim, drodzy Państwo, życzę, żeby te święta były spokojne, żebyśmy nie otrzymywali kolejnych tragicznych informacji, którymi jesteśmy epatowani praktycznie każdego dnia.